Spokój. Czy lubicie spokój? Spokoju lub niepokoju doświadczamy w różnym kontekście. Jedną z takich sytuacji jest bycie dłużnikiem, bycie obciążonym pożyczką, kredytem. Na czym polega osiąganie spokoju w takiej sytuacji? Jak uda się spłacić ratę w terminie, to jest spokój, przynajmniej na chwilę, do następnego miesiąca. Czy macie takie przeżycia? Ostatnio miałem okazję rozmawiać z kimś, kto jest wybitnym przedsiębiorcą. Wtrącił podczas rozmowy: walczymy o rentowność naszego przedsięwzięcia, by inwestycja zwróciła się za 300 lat, a nie za 1000. Dał przez to wyraz napięciu, jakie towarzyszy, czy uda się spłacić ratę. A jak się uda, to jest spokój, przynajmniej na chwilę. Właśnie to pojęcie bycia dłużnikiem przewinie się przez fragment Biblii, który poznamy dzisiaj. Seria prezentacji, przez którą obecnie idziemy, nosi tytuł Nierozczarowani. Jak być człowiekiem, który nie jest rozczarowany życiem? Czy jestem zadowolony z tego, jak biegnie moje życie, czy jednak rozczarowany? Jezus złożył wspaniałą obietnicę, Ewangelia Jana 10. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Jezus obiecał, że gdy Jemu zaufamy, doświadczymy pełni życia, ale jest to możliwe na Jego warunkach, nie na naszych. Więc wielkie pytanie, jak doświadczyć nierozczarowania? Fragment Biblii na dzisiaj jest z listu do Rzymian 8. Przeczytajmy pierwszą część. Dążność ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Jak uniknąć rozczarowania? To rozczarowanie jest tutaj opisane słowem śmierć. Śmierć to największe rozczarowanie. Miało być tak dobrze, a wszystko się skończyło. Śmierć dosłownie i w przenośni. Coś zapowiadało się tak dobrze, ale umarło. Tu każdy z nas może wstawić coś swojego. Miało być tak dobrze, ale się nie udało. Teraz lub w przeszłości jakieś może bardzo bolesne sprawy, jakiś związek z drugą osobą, który się nie udał, jakiś pomysł na życie, który nie wypalił, jakieś zaangażowanie we wspólnocie, które nie wyszło, jakieś rozczarowanie samym sobą. Czy każdy z nas ma już jakiś własny przykład rozczarowania? Ale jest przeciwieństwo rozczarowania. Jest tu ujęte słowami życie i pokój. Poczucie pełni życia, satysfakcja, poczucie zadowolenia i spokój. Być spokojnym, bo to, co dobre w moim życiu, rozwija się, złe rzeczy są przezwyciężane, udaje mi się osiągnąć wiele wartościowych rzeczy, wszystko jest ok. Co jest potrzebne, by zamiast rozczarowania doświadczyć pełni? Jeszcze raz wers 6. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci,
dążność zaś ducha do życia i pokoju. Kluczowe słowo tutaj to dążność, czyli nasze dążenia, cel, do którego zmierzamy. Jak się dowiadujemy, są dwa rodzaje dążeń, dążenia ciała i dążenia ducha. Dążenia ciała to egoistyczne pragnienia, namiętności, popędy, które są w nas. Jezus w Ewangelii Marka mówi, jakie egoistyczne pragnienia i popędy działają w nas. Ewangelia Marka 7, zobaczmy. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Te dążenia ciała są obecne w każdym z nas. Na co dzień są mniej lub bardziej ucywilizowane, złagodzone przez wychowanie, przez inne starania, ale cały czas w nas są i czasami dochodzą mocniej do głosu. Człowiek bywa czasami zaskoczony, na co go stać. Gdy mieliśmy obóz w Tleniu, przyjechaliśmy w parę osób wcześniej, kończyło się tam spotkanie integracyjne jakiejś firmy. Na drugi dzień rano młoda kobieta siedziała na ławce i płakała, rozmazany makijaż. Pewnie została zaskoczona tym, na co ją stać i jak tu wrócić do domu. Dobrze jest być świadomym dążeń obecnych w swojej naturze i nie lekceważyć ich, a jeszcze lepiej mieć na nie sposób. Gdy zaufamy Chrystusowi, możemy iść zupełnie inną ścieżką niż dążenia ciała. Jeszcze raz wers 6 głównego tekstu. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Dążność ducha, dążenia ducha to dążenia, które pochodzą z zupełnie innego źródła niż nasze ciało. Pochodzą od Ducha Świętego. To jest wszystko to, co Duch Święty chciałby wprowadzić w nasze życie, co chce w nas wykonać. Jeden z opisów znajdujemy w liście do Galatów 5, popatrzmy. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Na przykład to ostatnie opanowanie, czyli samokontrola, by nie ulegać dążnościom ciała, nie rozczarowywać się samym sobą. To jest jedno z największych naszych odkryć w liście do Rzymian. Duch Święty pragnie wziąć na siebie wykonanie całego naszego chrześcijańskiego życia. Pragnie wziąć na siebie wykonanie tego, co słuszne i sprawiedliwe w oczach Boga. Chce wprowadzić zupełnie nową jakość, standardy według Boga. Żyć według Ducha. Pozwalać przez wiarę, by Duch Święty wykonywał w nas wszystko. Według nowych standardów, nowej jakości, na którą nas samych absolutnie nie stać. Można to pragnienie wyrazić przez modlitwę. Boże, Ty wykonaj we mnie to, co słuszne. Gdy pozwalamy, by Duch Święty wykonywał w nas to, co słuszne, realizują się zamiary Boga wobec nas. A końcowym rezultatem jest spokój. Poczucie pełni i spokój. Wszystko jest ok. Jednak
Jest pewien warunek wstępny, bez którego to wszystko się nie uda. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeżeli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Jeśli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. Co jest niezbędne, by człowiek mógł tego doświadczyć? Wers 10. Jeśli Chrystus w was mieszka. Potrzebna jest obecność Chrystusa w człowieku. Trzeba najpierw zaprosić Chrystusa do swojego życia, otworzyć swoje serce, by w nim zamieszkał, i trzeba to zrobić skutecznie. Bez zamieszkania Chrystusa w człowieku jest on skazany tylko na własne siły, własne zmagania ze swoją naturą. Jest jak samochód bez silnika. Możesz go co najwyżej pchać, możesz wyciąć dziurę w podłodze i przebierać nogami. W podobny sposób bez obecności Chrystusa w tobie nie doświadczysz tej mocy Boga, tych Bożych standardów. Jednak od momentu, gdy człowiek zaprosi Chrystusa do swojego życia i on rzeczywiście zamieszka, wtedy umożliwi duchową więź z Bogiem i umożliwi ten nowy standard. Do samochodu został wstawiony silnik i uruchomiony. Możesz cieszyć się jazdą. Ale jaka jest moc tego silnika w przenośni? Jakiej mocy Bóg używa w nas? Przeczytajmy następną część, wers 11. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jakiej mocy Bóg używa w nas, aby dać nam zwycięstwo nad dążeniami ciała, by przezwyciężyć starą naturę? Jaka moc jest do tego potrzebna? Czytamy, ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych. Potrzebna jest ta moc, która wskrzesiła Chrystusa z martwych. Do zwycięstwa potrzebna jest taka moc. Siła naszych złych skłonności jest tak wielka, że nasze własne wysiłki nie dają rady. Potrzebujemy mocy od Boga, tak wielkiej jak ta potrzebna do zmartwychwstania Chrystusa. Jak więc wyglądamy, gdy zabieramy się do walki z pokusami o własnych siłach? Jesteśmy wręcz śmieszni. Podobni do człowieka, który wyciął podłogę w swoim samochodzie i przebiera nogami. Potrzebna jest moc, jakiej użył Bóg Ojciec do wskrzeszenia swojego Syna z martwych. Jakby do samochodu wstawić potężny silnik. To taka dodatkowa informacja, która ma zachęcić nas do opierania się na Bogu, a nie na własnych możliwościach. Wtedy nastąpi zwycięstwo nad namiętnościami. Ale dla kogo jest to możliwe? Tylko dla tych, w których Chrystus naprawdę zamieszkał. Jeżeli więc w żaden sposób tej mocy nie doświadczasz, trzeba wrócić do tych słów z wersu 9b jeszcze raz. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Trzeba powrócić do zaproszenia Chrystusa na pierwsze miejsce. Widocznie wcześniejsze zaproszenie nie było skuteczne. Jednak punkt kulminacyjny znajduje się w ostatniej części naszego fragmentu. Przeczytajmy ostatnią część.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Jak zostaliśmy nazwani w wersie 12? Dłużnikami. Tu właśnie jest to pojęcie dłużnika. Mamy patrzeć na siebie jak na dłużników, ale nie ciała, lecz ducha. Na czym polega syndrom dłużnika? Na czym polega mechanizm długu? Że jak go spłacimy, to mamy spokój. Na przykład co miesiąc, 15 każdego miesiąca, mamy do spłacenia niemałą sumę z długu, jaki zaciągnęliśmy na zakup sąsiedniego terenu. No dobra, powiem, co miesiąc ponad 50 tysięcy. Część idzie z zadeklarowanych przez wielu z nas szpilek i cegiełek. Jeszcze został nam nieco ponad rok tych cegiełek. No i jest w tym pewne napięcie. Po każdym 15 danego miesiąca jest ulga, spokój, udało się spłacić. To jest ten mechanizm bycia dłużnikiem, że jak spłacimy, to mamy spokój. I teraz jesteśmy zachęcani, by czuć się dłużnikami, ale nie ciała, lecz ducha. Jak zachowuje się człowiek, który jest dłużnikiem ciała? On też szuka spokoju. Wyobraźmy sobie człowieka w nałogu, uzależnionego od czegoś. Narasta w nim napięcie, by zrobić to, do czego ciągnie go ciało. I żeby osiągnąć spokój, musi tym popędom ulec. Wtedy osiąga spokój. Niestety chwilowy, wkrótce niepokój powróci i znowu będzie trzeba szukać spokoju w zaspokojeniu żądzy nałogu. Jednocześnie ten nałóg wyniszcza psychicznie i nieraz fizycznie, prowadzi do śmierci, dosłownie lub przynośni. Na tym polega bycie dłużnikiem ciała. Ale tutaj jest nam pokazana zupełnie inna możliwość, by poczuć się dłużnikiem ducha, by szukać pokoju w inny sposób, przez powierzenie Duchowi Świętemu wykonania tego, co słuszne. Gdy pojawia się napięcie, ciało domaga się, byśmy poszli za jego dążeniem. Zamiast uspokojenia, które bierze się z ulegania tym dążeniom, wybierzemy inny sposób uspokojenia przez powierzenie siebie pod działanie ducha, by wykonał w nas to, co słuszne według standardów Boga. Co więc zrobić, by doświadczać zwycięstwa? Warto uznać się dłużnikiem ducha, powierzyć jemu wykonanie tego, co dobre. Można to wyrazić w formie modlitwy. Boże, ja sam nie potrafię spełnić Twoich słusznych oczekiwań. Ty to zrób we mnie. Ufam Tobie, że Ty wykonasz to wszystko we mnie. Być dłużnikiem nie ciała, lecz ducha. To jest ogólna zasada. Teraz potrzebujemy ją przyłożyć do naszego życia. Ale co to znaczy do życia? Do życia, czyli do czego? Ostatnio Duch Święty prowadzi do ujmowania tego w szczególny sposób, jak zdefiniować nasze życie, by oddać je w możliwie pełny sposób, całe spektrum. Trzeba ująć je w trzy sfery, które można wyrazić trzema słowami: pomnażanie, służenie, zasoby. Pierwsze, pomnażanie.
Czyli te wszystkie duchowe prawdy osobiście przeżywane i przekazywane następnym pokoleniom, czyli nasz wysiłek i ufanie Bogu, by znaleźć uczniów, zbudować ich i wysłać zgodnie z wielkim pragnieniem Jezusa, idąc, czyńcie uczniów. Drugie, służenie. Moje zaangażowanie w tworzenie zaplecza pomnażania. Ośrodek i wszystko, co się w nim dzieje. Trzecie, zasoby. Moje materialne zaangażowanie w to, co razem tworzymy. To mniej więcej nasze życie w całości. Trzy sfery ze sobą współgrające, jak trzy kolory, czerwony, niebieski, zielony. Z ich połączenia można stworzyć każdy kolor i wspaniały obraz. Jak trzy dźwięki tworzące akord i dalej wspaniałą muzykę. Tak, trzy sfery naszego zaangażowania dla chwały Boga. Pomnażanie, służenie, ofiarowanie. Jak być nierozczarowanym? Stosować Boże Słowo w całym swoim życiu, w tych trzech dziedzinach. Te trzy dziedziny ze sobą dostroić we wspaniałą harmonię na chwałę Boga. Dzisiaj poznaliśmy kolejną z bezcennych zasad. Brzmi ona: warto widzieć siebie jako dłużnika ducha, szukać spokoju przez oparcie się na duchu, powierzenie mu wykonania we mnie tego, co słuszne, zamiast być dłużnikiem ciała, szukającym spokoju przez uleganie popędom ciała. Gdzie możemy to zastosować? Rozpocznijmy od dziedziny, którą jest pomnażanie. Patrzyliśmy dzisiaj na słowa Jezusa o dążeniach ciała. Jeszcze raz na nie popatrzmy. Ewangelia Marka 7. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. To są jakby klocki, z których zbudowane są dążenia ciała. Te dążenia są w nas i zawsze będą, póki żyjemy. Dlatego możemy spodziewać się tych problemów w nas samych, wypatrywać ich w naszej wspólnocie i w naszym budowaniu uczniów. Ktoś powiedział, złu nie trzeba budować mównic. Ono samo się rozprzestrzenia. Ale ile trzeba wysiłku, by zbudować coś dobrego? Niedobre rzeczy same się rozprzestrzeniają. Dobre trzeba z wielkim wysiłkiem budować. Dlatego te wszystkie niekorzystne rzeczy wymienione przez Jezusa będą pojawiać się wśród nas, będą próbowały przejąć kontrolę i nie ma się czemu dziwić. Nie ma sensu na to narzekać. Jest to nieuniknione, bo to tkwi w naturze człowieka. Zamiast narzekać, potrzebujemy cierpliwie budować coś dobrego, cierpliwie przeciwdziałać. Spróbujmy więc przeciwdziałać. Mamy czas, by zająć się dzisiaj tylko jedną z tych tendencji. Innymi, jeżeli Bóg pozwoli, zajmiemy się kiedy indziej. Jakie niekorzystne rzeczy będą chciały, próbowały przejąć kontrolę wśród nas, w naszej wspólnocie? Jedna z tych tendencji jest związana z pierwszym słowem wypowiedzi Jezusa, złe myśli.
W innych tłumaczeniach złe rozważania. Najbardziej intensywna postać tego problemu nazywana jest w Biblii korzeniem goryczy. Polega on na bardzo negatywnym mówieniu o sytuacji, na koncentrowaniu się na negatywnych stronach i wyrzucaniu z siebie goryczy. Gorycz jest owocem niewiary w to, że Bóg sprawuje kontrolę. Jej przeciwieństwem jest dziękowanie za wszystko. Za wszystko dziękujcie, mówi Boże Słowo. Gorycz to niewiara, że Bóg realizuje coś dobrego w naszym życiu. A ponieważ gorycz jest zaraźliwa, będzie miała tendencję przejmować kontrolę. Coraz więcej osób będzie zarażonych i będzie powielało tą nieprawdę. Co możemy z tym zrobić? Jak naprawia się takie rzeczy? List do Efezjan 5. O tym, co się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Co możemy zrobić, by złe rzeczy nie przejmowały kontroli? Trzeba je wyciągać na światło i piętnować. No i trzeba wskazywać rozwiązanie. Jak rozwiązać problem goryczy? Z goryczą jest jak z nałogiem. Człowiek osiąga chwilowy spokój, gdy powie te negatywne rzeczy innym, wyrzuci je z siebie. Poczuje wtedy ulgę, ale tylko chwilową. Dlatego ma potrzebę rozmawiać z innymi, wylewać swoją gorycz. Chwilowa ulga, ale problem będzie się pogłębiał. Gorycz będzie coraz większa, coraz bardziej niszcząca dla psychiki pojedynczego człowieka i dla całej wspólnoty. Jaka jest na to rada? Zastosuj Boże Słowo. Poczuj się dłużnikiem ducha, nie ciała. Osiągnij spokój nie przez narzekanie, negatywne mówienie, lecz przez powierzenie problemu Duchowi Świętemu. Proszę, oczyść mnie z goryczy i wypełnij wdzięcznością. W ten sposób uśmiercisz popęd ciała szukający uspokojenia w narzekaniu. To jedna ze złych rzeczy, które będą chciały przejąć kontrolę i w naszej wspólnocie. Potrzebujemy jej przeciwdziałać przez bycie dłużnikami ducha. Sam tego doświadczam. Narzekanie jest jedną z moich słabości. Tego nie widzicie, ale walka się toczy. Mam tendencję utyskiwać na coś. Ale zaraz przychodzi refleksja. Duchu Święty, napraw to we mnie. Wypełnij serce wdzięcznością. A jeżeli w żaden sposób to nie wychodzi, trzeba wrócić do 9b, wersu 9b. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli ktoś w żaden sposób nie może tego doświadczyć, powinien zastanowić się, czy naprawdę zaprosił Chrystusa do swojego życia, może ma to jeszcze przed sobą. Okej, zastosowań ciąg dalszy. W dwóch pozostałych dziedzinach, w zaangażowaniu w różne służby we wspólnocie i zarządzaniu swoimi zasobami. Najpierw o zaangażowaniu w różne służby. Trzeba podkreślić, jak wielki wysiłek jest podejmowany przez wielu, by współtworzyć nasz ośrodek i to wszystko, co się tu dzieje. Ci z was, którzy relatywnie rzadko tu wpadacie,
Możecie tego nie dostrzegać, ale ten wysiłek jest przeogromny, bo tak każda z zaangażowanych osób wybiera, tak postanawia wykorzystać wolność, jaką ma w Chrystusie. Pasja współtworzenia przez wolontariuszy, przez królewskich kapłanów, jak nazywa to Boże Słowo, łączących swoją pracę, naukę, życie osobiste z ogromnym czasami zaangażowaniem tutaj. Gdybyście widzieli, co tutaj się działo w tym tygodniu przy betonowaniu patio, które zmierza wielkimi krokami do wykończenia, a już niedługo zabierzemy się pewnie za nowy parking na nowym terenie, co tam się będzie działo i wiele innych służb. W takim razie ważne pytanie. Co jesteśmy winni tym, którzy się angażują? Co jesteśmy winni tym, którzy z takim oddaniem się angażują? W pierwszym odruchu może powiecie, jak to winni? Przecież tu nikt nikomu nie jest nic winien. Tak, to prawda. List do Rzymian 13 na przykład mówi, popatrzmy, nikomu nie bądźcie nic dłużni. Ale na tym nie koniec. Jest ciąg dalszy, popatrzmy. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Tak, Bóg mówi, że niczego nie jesteśmy nikomu winni, prócz miłości. Taki jest Boży standard. A w miłości mieści się wszystko, cały owoc ducha. Jeszcze raz list do Galatów 5. Owocem zaś ducha jest miłość, ale dalej radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Oto sposób, w jaki słusznym jest, byśmy reagowali na to wszystko, co czynią ci, którzy się poświęcają. Na przykład muzycy. Byliście dzisiaj na minikoncercie na muzycznych klimatach nieba? Muzycy. Niektórzy z nich poświęcili dziesiątki tysięcy godzin pilności, by stać się wirtuozami w swojej dziedzinie. I mogliby w tym czasie robić swoje kariery. A jednak bezinteresownie angażują się tutaj, we wspólnocie. W wielu przypadkach przyjeżdżają z odległego miasta, gdzie mieszkają, z małymi dziećmi. Muszą przyjechać wcześniej na próbę. Jedzą coś na kolanie. Czy jesteśmy im coś winni? Niczego. Prócz miłości. Poczujmy się dłużnikami miłości. Nie czujmy się dłużnikami ciała. Nie szukajmy uspokojenia w ten sposób, że będziemy robić to, co dla nas dogodne. Na przykład chcę porozmawiać z kimś, siedząc w holu na sofach, nie dostrzegając, jak przeszkadza to wydarzeniu, które się odbywa. Poczujmy się dłużnikami ducha, dłużnikami miłości. Okażmy tym muzykom i wszystkim innym, którzy z tak ogromnym oddaniem się angażują, okażmy im standard według Boga. Okażmy im owoc ducha, miłość, a razem z nią wszystkie inne cechy. Oni dla nas wypruwają żyły. Poczujmy się im winni miłości. Jeżeli więc chcecie w tym czasie muzycznym porozmawiać, nie róbcie tego na kanapach w holu. Jest kawiarenka i tam rozmawiajcie, ale nie w holu, bo to bardzo przeszkadza. I jeszcze zastosowanie w trzeciej sferze zasoby. Moje materialne zaangażowanie w to, co razem tworzymy, ofiarowanie. Można by oczywiście o tym nie mówić,
przez delikatność wobec tych, którzy niespecjalnie lubią o tym słuchać. Jednak czyż nie jest rzeczą słuszną puścić przodem wielu tych, którzy chcą o tym słuchać, bo jest to dla nich sferą równie ważną, co pozostałe. Trzeba powiedzieć, że tworzymy razem dzieła nieprzeciętne. Nie biorą się one znikąd, ale właśnie z osobistego, nieraz ogromnego poświęcenia wielu z nas. Bo taki jest wybór każdego z nas. Tak każdy z nas postanowił korzystać z wolności, jaką mamy w Chrystusie. I dzięki temu podejściu jest możliwe to, co razem robimy. A tworzymy dzieła nieprzeciętne, które przejdą do historii. Tworzymy razem standardy oddania dla Chrystusa. Czyniąc to, stajemy w jednej linii z kobietą, która pewnego dnia wylała na Jezusa drogocenny olejek. Wyznaczyła przez to standardy oddania. Judasz próbował ją zgasić, ale Jezus szybko zrobił z nim porządek. Powiedział, że o jej oddaniu będzie się mówić do końca świata. My, którzy jesteśmy bardzo oddani służbie ofiarowania, też wyznaczamy standardy. Jest to dosyć szeroko komentowane w naszym kraju, w ewangelicznych kręgach. Jesteśmy stawiani jako wzór. Wylewamy drogocenny olejek na Jezusa. Przyczyniamy się dla chwały Boga. Wyciągamy Boga łaski. Wyciągamy imię Boga łaski z pogardy, z jaką jest często traktowane, na poziom czci. Więc gratuluję wszystkim nam, którzy się do tego przyczyniamy. A jakie jest zastosowanie dzisiejszych odkryć w tej sferze? I tutaj możemy poczuć się dłużnikami ducha. Bo i tutaj jest napięcie. Wielu z nas przeżywa w tej dziedzinie napięcie. Gdy potrzebujemy podejmować różne decyzje, prowadząc różne przedsięwzięcia lub zarządzając osobistymi środkami i potrzebujemy ogromnej czasem mądrości, by wybrać właściwie. To jest właśnie ta okazja, by stać się dłużnikiem ducha, to znaczy szukać uspokojenia, ulgi, w ten właśnie sposób, zdając się na Niego, powierzając Mu siebie, oczekując mądrości, pokierowania. I jak tu nie przytoczyć wspaniałej obietnicy z listu Jakuba 1, jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. To jest sposób, w jaki rozładujemy napięcie. Przykładem może być firma Lego, o której słyszeliśmy na ostatnim ślubie. Firma Lego, kojarzycie? Klocki Lego. Została stworzona 90 lat temu przez ludzi, którzy powierzyli swoje życie Chrystusowi i opierali się na Nim. Podejmowali decyzje, ufając Bogu. Co ciekawe, stworzyli też chrześcijański ośrodek kultury, podobny do naszego, więc podobieństwa są ogromne. I ty możesz patrzeć na siebie jako na dłużnika ducha, rozładowywać napięcie w tej dziedzinie przez spłacanie mu, w cudzysłowie, rat zaufania, opierania się na nim. Opierajmy się dalej na obietnicach Boga dotyczących materii. Ufajmy, że napełni nasze życie pomyślnością, jak obiecał. My, którzy tak właśnie na to patrzymy, że
poszukiwanie nierozczarowania w życiu obejmuje na równi i tą dziedzinę, zasoby. No to tyle na razie budowania mównic dla dobrych rzeczy. Życzę wam skutecznego uśmiercania dążeń ciała przez dążenia ducha. Za każdym razem, gdy złożycie na Boga wykonanie tego, co słuszne w Jego oczach, według Bożych standardów, życzę wam pełni życia i pełnego spokoju.